Czym dla Pana jest Święto Zmarłych? No czymś ważnym, jak dla wielu ludzi. Święto Zmarłych. Święto Zmarłych jest świętem wszystkich zmarłych, czyli wszystkich świętych. Jest to dzień wolny od szkoły, kiedy mogę być z rodziną i kiedy mogę powspominać rodzinę, która już nie żyje. Można siedzieć w domu i nie mam pracy. Bardzo smutną uroczystością, bo już jestem w takim wieku, że... Tradycją i uszanowaniem przede wszystkim tych, którzy odeszli. No pamięć o zmarłych przede wszystkim, modlitwa, no zapamiętanie swoich najbliższych i wokół. Pamięcią gdzieś tam o bliskich, którzy odeszli i chwila, żeby spędzić z rodziną. Wizyty na cmentarzu. I dla mnie Święto Zmarłych na pewno jest ważna sprawa, jeżeli chodzi o naszą wiarę i jacymi ludźmi jesteśmy. Nie jestem zbytnio w tym temacie. To jest święto bardzo specyficzne. Bardzo czułe święto. Dla nas to się odróżnia. Wie pan, że kultura włoska jest zupełnie inna. I na przykład na Sycylii mogę powiedzieć, że to święto się kojarzy w ogóle z dziećmi na przykład. To jest bardzo dziwna sprawa, ponieważ tam przygotowują ciasteczka dla dzieci w kształcie kości na przykład, czy czaszek, ale żeby dzieci zapamiętali rodziny, których już nie ma. Więc to jest ważne od samego dzieciństwa. Czy wierzy Pani w życie po śmierci? Mam pewne wątpliwości, ale staram się wierzyć. No, co do tego, to mam wątpliwości. Tak. Wierzę, bo boję się nie wierzyć. Czy coś istnieje po śmierci według Pana? No, mam nadzieję, że tak, ale nie jestem w stanie tego udowodnić. Ciężko powiedzieć to. Według mnie, wydaje mi się, że tak, ale... Tak, jest. Reincarnation. Wierzy Pani w reinkarnację? Tak. Istnieje? Tak, istnieje. Pewnie, że istnieje. Oczywiście. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Jak najbardziej. Nie. Skąd? Nie. Czyli żyjemy, umieramy, a potem? Potem umieramy i to wszystko. Czy według Pani istnieje coś po śmierci? Tak. A co? Inne życie. W jakim sensie? Fizyczne, duchowe? Duchowe. Myślę, że duchowe. Czy trzeba to zapracować, zasłużyć? To jest dar, prezent, czy ciężka praca? Zasłużyć. Tak, to ciężka praca. Na pewno ciężka praca i dobro człowieka. No tak za darmo to chyba nic nie ma. Więc myślę, że trzeba zasłużyć. Ciężka praca i a potem co? A śmierć? A potem? Życie. Raj, życie. Raj? Piekło. Paradise. Tak, ale zanim będzie ten raj, coś musimy zrobić, rozumiem. Być dobrym człowiekiem. I to wystarczy? Tak. Dziękuję pięknie. I bardzo dobrze obchodzi się z innymi ludźmi. Ponieważ zbliża się również święto nazywane świętem wszystkich świętych lub świętem zmarłych, to są to refleksje nie tylko o życiu tu i teraz, ale również refleksje co potem, refleksje na temat życia, wieczności, nieśmiertelności. I właśnie na spotkaniu o takim tytule Życie, nieśmiertelność i wieczność witam Państwa tego wieczornego, jesiennego czasu. Thank you.
Drodzy Państwo, jesteśmy w takim bardzo dziwnym nastroju chyba i również po tej pieśni. I ta ilustracja rzeczywiście no nie nastraja może zbyt optymistycznie. Wchodzimy w taki okres długich wieczorów i krótkich dni, niedługo zmiana czasu i od razu 1 listopada. Myślę, że te święta listopadowe obok świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy są w naszej polskiej tradycji i kulturze chyba najbardziej popularne. Jako zjawisko społeczne, biorąc pod uwagę liczbę osób odwiedzających groby, mogiły swoich bliskich, osób, które utracili, które odeszły, święta te chyba swoją masowością, przynajmniej tak to wygląda na ulicach, na cmentarzach, szczególnie wielkich miast, ale nie tylko, rzeczywiście są najbardziej popularne. Ta sonda, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, też pokazuje, że właściwie święta te ważne są zarówno dla ludzi wierzących, jak i tych, którzy traktują je tylko, a może aż, jako po prostu okazja do powspominania swoich zmarłych. Takich tłumów zgromadzonych na cmentarzach nie widać nawet podczas masowych imprez sylwestrowych, na które udają się jakieś grupy ludzi, a zapewnienie porządku pod względem logistycznym, komunikacyjnym jest rzeczywiście zawsze nie lada wyzwaniem dla włodarzy miasta. Pamiętam, że jako dziecko bardzo lubiłem z okiem swojego pokoju, znajdującego się na 6. piętrze, obserwować właśnie tego dnia i kolejnych dni świetlistą łunę rozpościerającą się nad miastem w rejonie cmentarza Rakowickiego. Bo akurat nasze okna właśnie wychodziły na to miejsce, gdzie niedaleko był cmentarz Rakowicki. I podobało mi się to. Było w tym coś takiego tajemniczego, coś mistycznego. Fenomen tych świąt w Polsce myślę, że jest związany właśnie z faktem, że uczestniczą w nich praktycznie wszyscy, jak powiedziałem, bez względu na wyznawany światopogląd. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego to jest takie masowe, no jest w zasadzie bardzo, bardzo prosta. W każdej rodzinie mamy kogoś, kto znajduje się w mogile, kto znajduje się na cmentarzu. Nie ma rodziny, która by nie straciła kogoś bliskiego. To jest taki paradoks, że śmierć jest właściwie zjawiskiem takim najbardziej sprawiedliwym. Dlaczego sprawiedliwym? Bo dotyka wszystkich. Już biblijny patriarcha Job w najstarszej księdze Biblii, nazwanej jego imieniem, zwraca na to uwagę i chciałbym przeczytać właśnie trzeci rozdział, fragment trzeciego rozdziału księgi Hioba. Czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi, aby mnie ssał? Leżałbym teraz i odpoczywał. Spałbym i miałbym spokój. Wraz z królami i wielkimi ziemi, którzy sobie wystawili grobowce, albo z książętami bogatymi w złoto, którzy swe domy napełniają srebrem, lub byłbym jak poroniony, zagrzewany płód, jak niemowlęta, które nigdy nie ujrzały światła. Tam bezbożni przestają szaleć, tam odpoczywają utrudzeni, razem wypoczywają więźniowie, nie słyszą głosu nadzorcy. Tam mały i wielki są razem, a niewolnik nie jest poddany swemu panu. Kto wie, może właśnie ten fakt, ta świadomość, że wszystkich nas to czeka, bez wyjątku, sprawia, że udajemy się w listopadzie na cmentarze, aby może przełamać jakieś tabu, bo uważam, że wciąż śmierć w Polsce jest tematem tabu.
przełamać jakieś milczenie, oswoić się z faktem, że prędzej czy później na każdego z nas przyjdzie kolej. Ciekawe jest to, mam nadzieję, że Państwo zauważyli, przyglądając się temu tekstowi, że dla Hioba śmierć jest stanem odpoczynku, od znojów, od trudów życia. To był człowiek, który straszliwie cierpiał w pewnym momencie swojego życia i chce to przerwać. I dlatego taka dosyć pozytywna opinia na temat śmierci, dlatego że on wiedział, że w jego przypadku z chwilą śmierci skończą się wszystkie jego problemy i cierpienia. I dlatego mówi nawet, ja bym teraz leżał i miał spokój. Ale jest też w tych świętach coś, co mnie zastanawia. Zwłaszcza kiedy patrzę na ich genezę, kiedy patrzę na ich doktrynalne znaczenie. Jestem teologiem, więc przywiązuję do tego wagę. I kiedy patrzę na doktrynalne znaczenie tych świąt, to troszkę jest ono inne niż chociażby to, co ludzie wypowiedzieli w sądzie. Zacznijmy od tej nazwy, wszystkich świętych. Tam padały różne nazwy. Ale rzeczywiście taka teologiczna, z punktu widzenia oczywiście tradycji, katechizmowa nazwa to jest wszystkich świętych. W słusznie minionej epoce komunizmu próbowano odebrać tym świętom takie religijne, czy wręcz katolickie, kościelne znaczenie i nadano im bardziej uniwersalny charakter, nazywając je świętem zmarłych. I dzisiaj nawet zamiennie ludzie mówią święto zmarłych albo święto wszystkich świętych. Wszystkich zmarłych albo wszystkich świętych. Ale w istocie rzeczy ten termin wszystkich świętych oznacza, i cytuję za katechizmem Kościoła katolickiego, oznacza chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. To jest święto wszystkich świętych. Nie zawsze tak było. Właściwie, kiedy szukamy genezy tych świąt, to zaczęło się mniej więcej w okresie pokonstantyńskiej, czyli w IV wieku naszej ery. Był to okres, kiedy zakończyły się straszliwe prześladowania chrześcijan. I chodziło o to, żeby uczcić właśnie tych męczenników, którzy oddali swoje życie za wiarę. I chrześcijanie żyjący w tamtym czasie do tej pory nie obchodzono tego rodzaju świąt, ale postanowili po prostu uczcić. No właśnie pamięć po tych męczennikach, którzy gotowi byli oddać swoje życie za wiarę. I początkowo to jest ciekawe w kontekście tego, co za chwilę powiem, że początkowa data powiązana była z dniem Zmartwychwstania, czyli okresem popularnie nazywanym dzisiaj Wielkiej Nocy. A później nie mamy czasu na to, żeby podawać wszystkie daty i wszystkie miesiące, ale no, prawie każdy miesiąc w kalendarzu był poświęcony temu świętu. Daty były różne. Ostatecznie obchodzenie święta w listopadzie ma swoje niechrześcijańskie korzenie i wywodzi się od pogańskich Germanów, Celtów, którzy właśnie jesienią czcili swoich zmarłych. Niemniej jednak, jeśli święta te poza wspominaniem, poza taką pamięcią dla wszystkich bliskich osób zmarłych odnoszą się w myśl katechizmu tylko do świętych, którzy przebywają w niebie, no to oczywiście zachodzi pytanie, co z pozostałymi osobami. Przecież nie wszyscy są święci w rozumieniu katechizmu. Jakąś odpowiedzią na to pytanie jest dzień 2 listopada, czyli tak zwany dzień zaduszny, poświęcony ludziom, a właściwie duszom ludzi, którzy, i cytuję z katechizmu, nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż już pewni swojego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Na slajdach macie Państwo, to nie są strony, to są numery odpowiednich artykułów w katechizmie. Warto dodać, że w katechizmie to oczyszczenie tych dusz
niepewnych, jeszcze powiedz może pewnych, ale jeszcze nie tych, które nie zaznały łaski znalezienia się w niebie, to oczyszczenie dokonywane jest przez ogień. Dlatego Kościół zaleca, cytuję, jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych i nazywa te czyny ofiarami za zmarłych, które przynoszą im pociechę. I wielu ludzi wierzy, że faktycznie pomaga w ten sposób tym duszom czyśćcowym. Ważną rolę oczywiście w tym wszystkim odgrywają modlitwy za zmarłych. Powiedziałem przed chwilą, że zastanawia mnie to, bo odbiega to od tego biblijnego przekonania patriarchy Hioba, który stan śmierci nazwał stanem odpoczynku i spokoju. Pamiętacie Państwo, leżałbym i miałbym spokój. I miał na myśli nie tylko siebie, w domyśle przecież świętego męczennika. Myślę, że Hiob w cudzysłowie też w sądzie padały takie słowa, zasłużył sobie na niego. Ale przecież Hiob mówi również o niesprawiedliwych, a nawet bezbożnych. Powtórzmy jeszcze raz, 17 werset. Tam bezbożni przestają szaleć. Nawet bezbożni po śmierci przestają szaleć. Ja już nawet nie chcę cytować fragmentów katechizmu mówiących właśnie o tej, kto wierzy, nie najliczniejszej grupie ludzi, którzy przebywają w tak zwanym piekle, czyli miejscu, gdzie, cytuję za katechizmem, cierpią męki ognia wiecznego i wiecznego oddalenia od Boga. I tu chciałbym jedno wyjaśnienie, bo czasami, kiedy te teksty cytowałem, to niektórzy zadawali mi to pytanie. Proszę Państwa, teksty, które podaję za katechizmem Kościoła katolickiego, to nie są teksty czy cytaty pochodzące z jakichś średniowiecznych katechizmów. Te wszystkie cytaty, które podaję, pochodzą z tej książki, z tego katechizmu. Jest to katechizm Kościoła katolickiego, wydany przez Palotinum w 1994 roku, czyli czasy współczesne, z dedykacją, z podpisem we wstępie papieża Jana Pawła II. Więc to nie są jakieś teksty sprzed kilkuset lat. To już jest po Soborze II Watykańskim i nadal jest to oficjalna nauka czy stanowisko katechizmu. Przyznacie Państwo, że taki obraz, nie wiem jak u Was, ale burzy taką nieco tą sielankową, poważną, harmonijną, napawającą spokojem atmosferę, w którą starałem się Was wprowadzić na samym początku, takiego spaceru po cmentarnych alejach, wśród grobów, gdzie zmarli po prostu odpoczywają. No a taki na podstawie Pisma Świętego, spisywanego przez natchnionych pisarzy, jest właśnie stan ludzi umarłych. Popatrzmy na inny tekst Księgi Kaznodziei Salomona, 9 rozdział. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć. Lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możliwości, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Powiem Państwu, że ja ufam temu przekazowi, ponieważ Pismo Święte wie, że jest objawionym przez samego Boga, a więc autorytatywnym i niezmiennym źródłem, w oparciu o które możemy budować swoją wiarę i zapoznać się z Bożym planem i z Bożą wolą wobec człowieka. A zatem żadne ludzkie autorytety, a co za tym idzie ludzkie, zmieniające się koncepcje, już w samej sądzie kilka tych koncepcji się pojawiło, nie mogą stanąć na drodze wskazanej przez Pismo Święte. Myślę, że nie chcemy wybierać drogi, która prowadzi na manowce. A zatem popatrzmy. Na podstawie tego, co już powiedzieliśmy, można byłoby te dwa teksty z Księgi Joba, z Księgi Kaznodziei Salomona streścić w trzech punktach. Umarli nic nie wiedzą,
Umarli nie doświadczają żadnych, ani pozytywnych w niebie, ani negatywnych w piekle emocji. Umarli nie kontaktują się ze światem żyjących, no bo nic nie wiedzą. Żyją w stanie niebytu, nieświadomości. Zaskakujące, prawda? No ktoś powie, rzeczywiście umarli nic nie wiedzą, ale ich dusze. I tu właśnie dochodzimy do jednego z największych nieporozumień w chrześcijaństwie. Otóż nigdzie w Piśmie Świętym słowo tłumaczone na polską duszę nie oznacza jakiegoś nieśmiertelnego elementu oddzielającego się w momencie śmierci od ciała. Tak naprawdę, według apostoła Pawła w liście do Tymoteusza, jedynym, który ma nieśmiertelność, jest Bóg. To jest jedyny, wyłączny, no nie jedyny, ale jeden z wielu atrybutów, ale należący do jednego Boga. Jedynie Bóg jest nieśmiertelny. Nigdzie w Słowie Bożym to słowo dusza nie występuje z określeniem, nie występuje z przymiotnikiem nieśmiertelny, czy nieśmiertelna dusza. Słowo to ma oczywiście wiele znaczeń, ale zawsze związane jest z żywym, cielesnym człowiekiem i bardzo dobrze ilustruje to opis stworzenia pierwszego człowieka, który znajdujemy w Księdze Genezis, w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, wierszu 7. Ja tutaj podałem kilka przykładów. Ten bardzo staropolski, piękny przekład z XVI wieku katolickiej Biblii Jakuba Wójka utworzył wtedy Pan Bóg człowieka z mułu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żywiącą. Biblia Gdańska powstała kilkadziesiąt lat później, ale tłumaczona przez protestantów właściwie oddaje to w sposób bardzo podobny, tylko że zamiast mułu znajduje się proch ziemi, synonim, z prochu ziemi. I tak samo dalej jest dech żywota, dusza żyjąca. No i Biblia Tysiąclecia, czyli można powiedzieć z lat 60. od ubiegłego wieku, czyli dwudziestowieczny przekład katolicki, również używa prochu ziemi. Człowiek został ukształtowany z prochu ziemi. Pan Bóg tchnął w jego nozdrza dech życia, czy tchnienie życia. I tu jest bardzo ważne określenie, i stał się człowiek istotą żywą. Czyli zauważcie Państwo, że synonimem słowa dusza, nefesz hebrajskie, nefesz chaya, dusza żyjąca, jest istota żywa. A zatem to są synonimy. Słowo dusza jest synonimem po prostu istoty żywej. Człowieka, który powstał z prochu ziemi w stwórczym akcie Boga, który obdarzył to ciało człowieka życiem, dał w nie tchnienie, dech życia, ruach, i wtedy stał się człowiek duszą. Wtedy stał się człowiek duszą. Czyli dusza nie jest jakimś duchowym, według nauki biblijnej, niematerialnym elementem człowieku, ale jest po prostu materialnym człowiekiem powołanym przez Boga do życia. Niektórzy podają właśnie taki bardzo popularne równanie opisujące stworzenie. Ciało dodać tchnienie, prawda? Pan Bóg wziął ciało, dał w nie tchnienie życia i stał się człowiek duszą. Czyli dusza jest jak gdyby połączeniem tych dwóch elementów. Ciała i tchnienia pochodzącego od Boga. No i kilka przykładów macie Państwo tutaj na ekranie. Hebrajskiego słowa nefesz i greckiego słowa psyche, występującego w Piśmie Świętym, na określenie po prostu ludzi. Na przykład w 12 rozdziale, wierszu 5 księgi Genezis czytamy, że wziął Abraham żonę swoją Saraj, swoją majętność i duszę, według przykładu współczesnego służbę, którą nabyli w Haranie. Stąd mi trudno to widzieć, ale tu, o, służbę, którą nabyli w Haranie. A więc dusza, służba, niewolnicy, niektóre przykłady mówią, to jest właśnie to samo. Oczywiście w Nowym Testamencie w języku greckim mamy słowo psyche i apostoł Piotr, kiedy opowiada w swoim liście o zakładzie potopu, to mówi, że tylko niewielu, to jest osiem dusz
ocalało po potopie. W sprawozdaniu Dziejów Apostolskich czytamy, że w dniu Pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego, po kazaniu Piotra, pozyskane zostało do kościoła, do raczkującego kościoła chrześcijańskiego, 3000 dusz. Być może starsze osoby pamiętają, a można czasami zajrzeć do jakichś starych archiwów, nie wiem, parafialnych, gdzie można zauważyć, że jakaś wioska na przykład liczyła, nie wiem, 5000 dusz, czyli po prostu 5000 ludzi. Dzisiaj tym językiem staropolskim powiedzielibyśmy, że Kraków liczy 800000 dusz, prawda? Ludzi, to jest synonim żywego, materialnego, oczywiście człowieka, cielesnego. Przecież wiemy, jest to zgodne nawet z takim poglądem naukowym, bo przecież dzisiaj wiemy, że za procesy umysłowe odpowiedzialny jest w naszym organizmie jak najbardziej cielesny organ, jakim jest mózg, prawda? Wiemy, że z chwilą śmierci pnia mózgowego, z chwilą, kiedy mózg przestaje wykonywać swoje funkcje życiowe, po prostu kończy się ludzka psychika, kończy się świadomość. Oczywiście to słowo psyche nie oznacza tylko duszy w sensie człowieka materialnego, odnosi się oczywiście do psychiki, czyli stanu umysłowego, emocji, nastroju. Choćby w słynnej wypowiedzi Pana Jezusa, smętna jest moja dusza aż do śmierci. No ale właśnie, ta dusza, ta psychika, ten stan istnieje do śmierci. Dlaczego do śmierci? No bo po śmierci, czytaliśmy w Piśmie Świętym, nie zachodzą w naszym mózgu już żadne procesy. Nic nie czujemy, nie myślimy, nie cieszymy się i nie martwimy. A więc popatrzmy, jak Pismo Święte jest precyzyjne w tej kwestii. Wspomniany mędrzec Salomon w Kaznodziei Salomona w 12 rozdziale, wierszu 7, pisze o czymś odwrotnym. Pisze, co się dzieje, kiedy człowiek umiera. Jest to dokładnie proces odwrotny do dzieła stworzenia. A więc przypomnijmy sobie, na górze mamy napisany opisany opis stworzenia, stworzenie, prawda? Czyli ciało, z prochu ziemi powstaje ciało i Bóg tchnął w to ciało dech życia i w wyniku tego człowiek stał się duszą, istotą żyjącą. I teraz popatrzmy na tekst z 12 rozdziału wiersza 7, gdzie następuje proces odwrotny, następuje śmierć człowieka. Pewnie znana ta formuła, prawda? Z prochu w proch się obrócisz. Dokładnie z Kaznodziei Salomona. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. A więc popatrzmy, znowu wróci się proch do ziemi, ciało staje się prochem, a tchnienie wraca do Boga. Co się dzieje z duszą? Powinniśmy tutaj sobie dać takie przekreślenie, prawda? Nie ma duszy. W momencie, kiedy następuje rozdzielenie tych dwóch elementów, ciała i ducha, który wraca do Boga, dusza według biblijnej, czyli człowiek według biblijnej definicji, po prostu przestaje istnieć. Niektórzy podają taki bardzo ciekawy tekst, który mówi: nie bójcie się, jest to wypowiedź Pana Jezusa, tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. O czym Pan Jezus tutaj mówi? No właśnie o tym, szczególnie kiedy mowa jest o prześladowaniach, że człowieka można zniszczyć, człowieka można wtrącić do więzienia, człowieka można poddać torturom, prawda? Ale człowiek, który wytrwa w swojej psychice, prawda, tej swojej duszy i nie zaprze się Boga, to nic jego duszy, nawet kiedy miałoby ciało ponieść szkodę, nie jest w stanie zrobić. Ciekawe jest to, że zaraz za tym tekstem, zaraz następne zdanie tego tekstu mówi: bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. A więc Pismo Święte mówi, że dusza, podobnie jak i ciało, to jest coś, co można zniszczyć. Gdyby dusza była nieśmiertelna, nie mogłoby być takiego tekstu w Piśmie Świętym, który mówi o tym, że można zniszczyć duszę. Bo dusza jest niezniszczalna, dusza jest nieśmiertelna według tych koncepcji. I powiem Państwu, po
pozostawiając już te takie może teologiczne czy techniczne kwestie, że dla mnie to, co powiedziałem, jest dobrą nowiną. Dlaczego dobrą nowiną? Bo nie musimy troszczyć się o naszych zmarłych. Troszczyć w sensie pamięci oczywiście, ale nie troszczyć w tym sensie, co się z nimi w tej chwili dzieje. Jak powiedzieliśmy, niewielu z nas jest świętych w tym rozumieniu katechizmowym. A nawet gdyby było, to wyobrażacie sobie Państwo takie niebo, gdzie dusze zbawionych mają świadomość, że ich bliscy, którzy jeszcze nie zaznali łaski zbawienia albo nie znaleźli się w gronie sprawiedliwych, cierpią męki, czy to fizyczne, czy psychiczne. Czy wyobrażacie sobie Państwo takie niebo, kiedy dusze zmarłych widzą cierpienie ludzi żyjących, którzy przebywają jeszcze na ziemi, opłakujących te dusze, które odeszły z tego świata? Czy taki model zbawienia jest zgodny z Bożym charakterem i jego głównym atrybutem, jakim jest miłość do człowieka? Ludzie w swojej historii, w historii cywilizacji dokonali naprawdę wielu zbrodni, straszliwych czynów. Ale największe nawet tortury, męczarnie, prześladowania kończyły się zawsze albo śmiercią, albo ratunkiem, wybawieniem. W Auschwitz zginęło 1 300 000 ludzi. Czy wiecie Państwo, że w momencie wyzwolenia w 1945 roku było ich tylko 7,5 tysiąca spośród 1 300 000, a gdyby wziąć liczbę tych, którzy przeżyli cały okres, czyli od pierwszego transportu, od 1940 roku, przeżyli 5 lat w Oświęcimiu, takich osób było w momencie wyzwolenia 239. 239 osób spośród 1 300 000. Dla tej zdecydowanej większości, prawie wszystkich, śmierć była wybawieniem. Niektórzy czekali na śmierć, bo chcieli, aby wreszcie się to wszystko skończyło. Te męki trwały tylko dla 239 osób 5 lat, dla większości zdecydowanie krócej. Kim zatem jest Bóg, który pozwala na męki fizyczne i psychiczne trwające całą wieczność, bez żadnej nadziei na ich zakończenie? To się nigdy nie skończy. Takiego Boga tylko chyba ludzie mogli wymyśleć. Dlatego wróćmy do Słowa Bożego, bo prawda Słowa Bożego daje nadzieję. Prawda Słowa Bożego jest piękna, cudowna i powoduje, że nie musimy się bać. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, wierszu 13, pisze do swoich współbraci w Tesalonice: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Zwróćmy na to uwagę. Są dwie grupy ludzi. Wszyscy się smucą, kiedy oczywiście nasi bliscy odchodzą. Jest to tragedia. Śmierć jest tragedią. Nie chcemy śmierci. Bóg nie zaplanował śmierci. Ale apostoł Paweł pisze, że nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności, jak inni, którzy tej pewności nie mają. A więc może być smutek taki beznadziejny, albo wszystko się skończyło, albo wszystko jest jakieś takie zagadkowe, albo jest smutek, który napawa nadzieją. To jest kolejne potwierdzenie, że śmierć w Biblii jest stanem odpoczynku, nieświadomości, przyrównane jest do snu, dlatego że apostoł Paweł mówi: nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Oni śpią. Piękne porównanie. Pan Jezus powiedział swoim uczniom, smucącym się po śmierci Łazarza: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę obudzić go z tego snu. I dlatego apostoł Paweł mówi do Tesaloniczan, że są ludzie, którzy smucą się z powodu beznadziei co do stanu swoich bliskich zmarłych,
Ale wy, chrześcijanie, którzy idziecie za Chrystusem, którzy wybraliście w swoim życiu Chrystusa, którzy przyjęliście Jego Ewangelię, która zawarta jest w Jego Słowie, choć też przeżywacie boleśnie rozstanie z bliskimi, to jednak macie prawo do nadziei, bo Bóg, dobry Bóg, coś dla was przygotował. I zobaczmy, że Paweł kontynuuje dalej tę myśl i mówi, jak to będzie, jak to jest. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł, to jest, są wiersze od 14 do 18, pierwszego listu do Tesalonicza. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. I Paweł kończy, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. To jest pocieszenie. Te słowa, drodzy Państwo, opisują, co stanie się w skali makro podczas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Czy mówi się dzisiaj dużo o powtórnym przyjściu Jezusa? To jest najważniejsza prawda, którą żyli chrześcijanie 2000 lat temu. Do tego stopnia, że nawet witali się, żegnali słowami Maranata, co oznacza Pan przychodzi. Ja mówię, że to się wszystko stanie w skali makro, ponieważ we wspomnianej historii o Łazarzu Pan Jezus pokazał, co to znaczy zmartwychwstanie. Nie tylko Pan Jezus zmartwychwstał, zmartwychwzbudził Łazarza. I po czterech dniach, gdy już ciało Łazarza zaczęło cuchnąć, Pan Jezus kazał odwalić kamień do grobowca, bo tak wtedy składano w tamtym czasie i na tamtym terenie zmarłych do takich właśnie grobowców. I kiedy ten kamień został odwalony od grobowca, Pan Jezus zawołał te słynne słowa: Łazarzu, wstań! Łazarzu, wstań! I Łazarz wstał. Jest bardzo ciekawe, że Pismo Święte nie mówi ani w tej historii, ani w żadnym innym miejscu, że Pan Jezus odwołuje duszę Łazarza z nieba i wprowadza ją z powrotem do świata żyjących, do martwego ciała. Nie, po prostu Łazarz wstaje, zmartwychwstaje. Pismo Święte naucza, że zmartwychwstanie dokonuje się Bożą stwórczą mocą. Taki jest atrybut Boga. Bóg swoim słowem potrafi stworzyć coś z niczego. Człowieka stworzył z prochu ziemi. Ten ożywczy duch Pana, ta siła, ta moc, która jest Bożym atrybutem, który sprawia, że Bóg stwarza, nie ma nic wspólnego z tą tak naprawdę grecką, germańską czy celtycką ideą wędrówki dusz. Nawet to będzie ostatni cytat z katechizmu. W 1013 paragrafie znalazłem taki oto cytat. Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Gdy zakończy się jeden, jedyny bieg naszego ziemskiego żywota, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego, postanowione ludziom raz umrzeć. Po śmierci nie ma reinkarnacji. Tu ktoś w sądzie nawet powiedział, tak, że wierzy w reinkarnację. Katechizm mówi, po śmierci nie ma reinkarnacji. I generalnie z tym tekstem, nie wchodząc oczywiście w jakieś bardzo teologiczne, drobne rzeczy, generalnie się z tym tekstem zgadzam. Tylko dlaczego w takim razie w tym samym źródle, w tej samej książce, w tym samym katechizmie czytamy, skoro nie ma po śmierci reinkarnacji, czytamy, że zmartwychwstanie
polega jednak na powrocie duszy do ciała. Inkarnacja to jest ucieleśnienie, reinkarnacja ponowne ucieleśnienie. Wiara w to, że dusza wraca do ciała, jest formą reinkarnacji. Oczywiście inaczej to wygląda w chrześcijaństwie, inaczej to wygląda w naukach wschodnich, gdzie oczywiście te dusze wędrują od człowieka do człowieka, albo nawet różnych innych istot. Ale Pismo Święte tak nie naucza. My czytamy, że Jezus zmartwychwstał. Jezus żyje. Mamy też w Piśmie Świętym kilka innych przypadków zmartwychwstania. Mojżesz starotestamentowy zmartwychwstał. Dziecko wdowy z Sarepty, córka Jaira, Łazarz wspomniany przed chwilą. To taka wspaniała okazja przecież dla tych ludzi, aby złożyli świadectwo, co tam z nimi się działo po drugiej stronie. Mamy przykłady ludzi, którzy zmarli i zostali ożywieni. Gdybym żył w tamtym czasie, od razu bym podbiegł do Łazarza i bym go zapytał: Łazarzu, jak to było? Powiedz, co przeżyłeś? Nic na ten temat nie ma. Jak wygląda niebo? Czy przeszedłeś przez tunel? Czy widziałeś na końcu jasne światło? A jak wyglądał powrót przez ten tunel z powrotem? Nic takiego w Piśmie Świętym nie ma. Ludzie po śmierci śpią, znajdują się w stanie niebytu, nie mają świadomości upływającego czasu. Wiecie, że niedawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem, dla którego to było problemem, że jego bliski został spalony w procesie kremacji i powiedział: no jak to zmartwychwstanie będzie wyglądało, jak tam już nie ma żadnych kości, nie ma żadnego śladu. Z prochu powstałeś, proch się obrócisz. Pismo Święte mówi, że Bóg potrafi stworzyć, potrafi odtworzyć. Bóg potrafi wszystko. Zmartwychwstanie jest właśnie takim procesem. Ludzie śpią i ludzie się budzą. Kiedy? Przy powtórnym przyjściu Jezusa. To jest kolejna dobra nowina. To jest podobnie jak przy przebudzeniu się po dobrym, zdrowym, mocnym śnie. A ja doświadczam tego często, że śpię takim mocnym snem. Jesteśmy zaskoczeni. Jestem nieraz sam zaskoczony, że przed chwilą przyłożyłem głowę do poduszki. Była godzina, nie wiem, 11 czy 12 w nocy. I ułamek sekundy dla mnie minął, otwieram oczy, a już jest rano. Tak szybko upłynęło 7 czy 8 godzin. I tak również jest z naszymi bliskimi, którzy odeszli. Myślimy o nich, kiedy udajemy się na ich groby. Nieważne to, czy oni tam znajdują się kilka dni, czy dziesiątki lat, czy setki, a są tacy, którzy tysiące. Przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa otworzą swoje oczy i doświadczą zbawienia. Swoich doskonałych, pozbawionych chorób, niepodlegających śmierci, grzechowi, bólom, chorobom, ciałach. To jest, drodzy Państwo, dobra nowina. To jest dopiero Ewangelia. Ale pamiętajmy, że aby tak się stało, nasz Zbawiciel 2000 lat temu przyszedł, aby nas ratować, przyszedł, aby nas zbawić. Zapłacił za nasze zbawienie. Zapłacił za nasze wieczne życie u Jego boku swoją straszliwą śmiercią. Poniósł ofiarę, zniósł hańbę, a wcześniej podczas swojej ziemskiej misji odniósł zwycięstwo nad grzechem, naprawił to, co zepsuł Adam, pierwszy człowiek. Zwyciężył. Niektórzy tutaj mówili, że trzeba sobie teraz w tym życiu zasłużyć na to, aby uzyskać niebo. Nie, Pismo Święte mówi, że zasłużył Jezus. Pan Jezus to wszystko rozwiązał. Pan Jezus to wszystko załatwił. I dlatego, kiedy przechadzamy się pomiędzy grobami, nie tylko w tradycyjny dzień poświęcony zmarłym i mając głęboką świadomość, że nic już nie jesteśmy w stanie dla nich zrobić, że oni są zupełnie nieświadomi,
Pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem żywych, taki jest tekst Pisma Świętego, a nie umarłych. A więc jest naszym Bogiem, bo my, no na szczęście, jeszcze jesteśmy w gronie żywych. I chociaż dużo dzisiaj powiedzieliśmy o zmartwychwstaniu, to chciałbym jeszcze raz powrócić do apostoła Pawła z 1 Tesaloniczan i te wiersze, które przeczytałem od 15 do 17. On nie tylko mówi o tym, że umarli śpią, nie tylko o tym, że powstaną, ale mówi, że to się wszystko stanie przy przyjściu Pana. Mówimy to na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, a więc my, piszmy swoje nazwiska w ten tekst, jeśli by Pan Jezus przyszedł za naszego życia, to jest napisane, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, tych, którzy znajdują się w grobach. Dlaczego? Bo sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła Trąby Bożej, stąpi z nieba. To stąpienie z nieba to jest właśnie powtórne przyjście Chrystusa. I wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a więc wszyscy żywi świadkowie tego będą to mogli zobaczyć, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Drodzy Państwo, a więc skoro nasz Bóg jest Bogiem żywym, to właśnie teraz, dzisiaj, kiedy żyjemy, póki jeszcze żyjemy, jest czas decyzji. Rzeczywiście dzisiaj decydują się nasze losy. W tym naszym doczesnym życiu my możemy wybrać życie wieczne z naszym Panem i Zbawicielem, przebywanie wiecznej szczęśliwości razem z wieloma naszymi bliskimi w odzyskanym raju na odnowionej ziemi, rozkoszowanie się tym wszystkim, co obiecał Pan, a czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, albo udział, nie chciałbym za wiele o tym dzisiaj mówić, w tak zwanym drugim zmartwychwstaniu, o którym Biblia również mówi, zmartwychwstaniu niesprawiedliwych na sąd i wieczną śmierć, nie wieczne piekło, wieczną śmierć, czyli oddalenie od oblicza Boga, wieczną nieświadomość stanu niebytu tych, którzy nie poszli za swoim Panem i Zbawicielem, nie przyjęli Jego zbawczej łaski, decydując się, wybierając tylko to życie tu i teraz, to życie doczesne. Ale drodzy, jeśli chcemy spotkać się z naszymi bliskimi, jeśli chcemy żyć całą wieczność z Panem Jezusem Chrystusem, bo przecież dla każdego chrześcijanina najważniejsza jest więź z Jezusem Chrystusem, bycie, przebywanie z Nim, to Pan Jezus daje nam przepiękną nadzieję. Jest to jeden z najpiękniejszych tekstów Pisma Świętego, tekst obietnicy, kiedy Pan Jezus już rozstaje się w Wieczerniku przed pójściem na swoją mękę ze swoimi uczniami. Mówi, niechaj się nie tworzy serce wasze. Oni też się tworzyli. Oni bardzo się lękali. Oni nie byli pewni swojego losu. Co się stanie z Jezusem? Wiedzieli, że wielu ludzi czyha na Jego życie, a sami nie mieli jeszcze takiej świadomości, jak mamy my dzisiaj. Na czym polega tak naprawdę ofiara Jezusa Chrystusa? I Pan Jezus wtedy powiedział, nie lękajcie się, niechaj się nie trwoży wasze serce. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli przyjdę, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Drodzy Państwo, taki obraz przedstawia Biblia. Być z Jezusem. Oczywiście więcej mamy w Biblii szczegółów na ten temat. To jest tylko dzisiejsze spotkanie. Jest tam mowa nawet o tym, jakie jest źródło tej idei wędrówki dusz. Dlaczego ludziom ukazują się duchy zmarłych, skoro nie ma czegoś takiego jak nieśmiertelna dusza. Znajdziecie w Piśmie Świętym nawet ostrzeżenie przed modleniem się do zmarłych czy spirytyzmem, którego nie byłoby, gdyby nie powszechna wiara w nieśmiertelność duszy. Dlatego to dzisiejsze spotkanie traktuję jako taką zachętę dla Państwa, abyście zagłębili się w lekturę Słowa Bożego, które odpowiada na te wszystkie pytania.
I kiedy modlić się będziemy, kiedy będziemy czytać Pismo Święte z modlitwą, to Bóg odsłoni nam kulisy tego prawdziwego, biblijnego życia po śmierci. Chciałbym, abyśmy się rozstali dzisiaj, zanim oczywiście się pomodlimy, zanim wysłuchamy kolejnej pięknej pieśni, z taką myślą Bożej obietnicy i gwarancji, która znajduje się w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w 15 rozdziale. Oto tajemnicę wam objawiam, drodzy Państwo. Dzisiaj wyjdziecie z tego miejsca z objawioną tajemnicą. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Czyli inaczej mówiąc, nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, pamiętacie, okamgnienie, ułamek sekundy, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli, wzbudzeni, zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest piękne? Czy to nie daje nam nadziei? Czy to nie kieruje naszych serc ku Bogu, aby okazać Mu wdzięczność za tak wielkie zbawienie i za sposób, w jaki rozwiązał problem śmierci? Dlatego chciałbym, abyśmy podziękowali Mu za to w tej chwili. Jeżeli uznacie za stosowne, możecie powstać. A ja w kilku słowach podziękuję Bogu. Łaskawy Panie, dziękujemy Ci za to, że odsłoniłeś przed nami kolejną tajemnicę życia i śmierci. I życia po śmierci. Tak, ono istnieje. Ono jest. Ale jakże zupełnie jest to inna prawda od tego, co słyszeliśmy nawet w tych sądach. Jest to przykre, że tak wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Że tak wielu ludzi naprawdę martwi się. Naprawdę boleje. Nawet popada w różnego rodzaju choroby czy depresje, kiedy myśli o tym, co dalej. A przecież Ty 2000 lat temu przyszedłeś, aby odnieść zwycięstwo nad śmiercią. Złożyłeś ofiarę za nas grzesznych ludzi, zbawiłeś nas i zmartwychwstałeś. I pokazałeś, czym jest zmartwychwstanie. Ty jesteś naszym Bogiem, masz taką moc i rozwiązałeś to w tak cudowny sposób. Ty chcesz zakończyć historię tej złej ziemi, tych wszystkich chorób, cierpień, wojen, tragedii. Ty chcesz powrócić. Obiecałeś to. I rozwiązać na wieki problem grzechu, problem zła i problem śmierci. Spraw, Panie, abyśmy mogli się uchwycić Twojej obietnicy, bo wtedy jest o wiele łatwiej nam żyć i chodzić razem z Tobą przez to życie, trzymając się Ciebie, Twojej prawdy, Twojej Ewangelii. Dziękujemy Ci za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy, że wlałeś w nasze serca nadzieję. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Wysłuchajmy pieśni.